Cześć kochani, dzisiaj znowu odpowiadam na Wasze pytania. Zaczął się nowy rok i wiele osób ma teraz postanowienia, że zaczną się zdrowo odżywiać, że zaczną ćwiczyć, że schudną i no może niektórym się uda, ale większości oczywiście nie. I tak jest co roku i to pewnie o tym też doskonale wiecie. Na początku roku zawsze jest ogromny szał na to, żeby się oczyszczać. I już wiele osób zaczyna oczyszczania. U nas na przykład w Stanach, na półkach, w sklepach już jak się wchodzi, to od razu są pewne zestawy oczyszczające, różne programy. I super, jeżeli to są ćwiczenia i zamierzacie zacząć ćwiczyć, super. Natomiast jeżeli chodzi o oczyszczanie, takie jak my zawsze robiliśmy, chcę Wam dzisiaj powiedzieć, żebyście nie zaczynali tego jeszcze robić. To nie jest dobry czas na to. To styczeń, luty to naprawdę nie są dobre miesiące, chyba że ktoś ze względów zdrowotnych chce to zrobić. Natomiast takie normalne oczyszczanie, są dwa okresy w roku, które są najkorzystniejsze dla naszego organizmu i to jest, gdy kończy się zima i zaczyna wiosna. Ten czas, naprawdę końcówka sama zimy, teraz jeszcze nie jest końcówka w styczniu. I taki drugi czas to jest koniec lata i początek jesieni. Wtedy też łapiemy, nasz organizm odczuwa to i dlatego wtedy to są okresy, kiedy najczęściej chorujemy. Mamy osłabiony organizm właśnie przy tych zmianach tych pór roku i wtedy jest najlepszy czas, żeby się oczyszczać. I jakie oczyszczanie? Są, jak wiecie, różne programy oczyszczające. Ja jestem za tym, żeby się oczyszczać jednak naturalnie i samemu. Chyba, że ktoś chce coś nie wiem, mocniejszego, potrzebuje jakieś wspomaganie, nie wiem, suplementami i tak dalej. Są różne programy oczyszczające. Wiele takich filmików już nagrałam na ten temat, więc dużo o oczyszczeniach powiedziałam tak dużo, że już za dużo nie mam chyba do powiedzenia. Większość znajdziecie w tych filmach, tylko je przejrzyjcie. Robiliśmy oczyszczanie na warzywach, robiliśmy na sokach, ja robiłam na wodzie. Także znajdziecie dosyć dużo, jest specjalna podstrona na moim blogu, gdzie są te oczyszczania i te wszystkie filmiki są zebrane w jednym miejscu. Naprawdę Wam polecam, żebyście tam zajrzeli. Ja jesienią robiłam, w październiku robiłam z grupą osób takie oczyszczanie na suplementach korala. Ja tego nie będę robić już teraz, wiosną, ale jeżeli ktoś ma ochotę zrobić, to oczywiście zapraszam, mogę Was nawet dołączyć do tej grupy, w której byliśmy zamkniętej, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić kolowadę czy go detox, bo teraz w Stanach się tak nazywa ten program. Ja w połowie marca, około 15 marca, będę robić oczyszczanie. Przygotowuję w tej chwili, już pracuję nad specjalnym takim 6-dniowym programem oczyszczającym, z którego mam nadzieję część z Was skorzysta. I na czym on będzie polegał? Będziemy przez 3 dni jeść warzywa i przez 3 dni pić soki. Dostaniecie ode mnie wszystkie przepisy i założymy grupę, tak samo zamkniętą grupę na Facebooku, a ci, którzy nie będą mieć Facebooka, to się ze mną możecie skontaktować, ci, którzy nie mają konta, też możemy to zrobić. Będę przez tych 6 dni całkowicie do Waszej dyspozycji, będę Was wspierać, będziemy się wszyscy wspierać, w ogóle to działa cudownie, bo już to robiliśmy, coś podobnego, więc wiem, że to wsparcie jest bardzo potrzebne. Będę robić filmy live dla Was, będziemy rozmawiać, będziecie się mogli pytać, a osoby, które będą potrzebowały szczególnej pomocy, wsparcia, będą mogły się ze mną też osobiście kontaktować na Skype'ie na przykład, będziemy mogli porozmawiać indywidualnie też. Przez tych 6 dni będę tylko dla Was. I będzie to program właśnie w połowie marca, 6 dni, kto będzie chciał, będzie mógł to robić dłużej. Zresztą wszystkie wskazówki, jakby dalej prowadzenie, wszystko Wam jeszcze będę mówić na bieżąco. Zrobię też filmik tylko o tym oczyszczaniu, ponieważ to będzie mój taki pierwszy płatny program, do którego no mam nadzieję też dołączy wiele osób. Będzie to dla mnie 6 dni no takiej pracy dla Was. Tak naprawdę to już zaczęłam się nad tym zastanawiać, przygotowywać przepisy, tak żebyście wszystko dostali, co potrzebujecie i żeby każdy, kto zacznie, to jest mój cel, każdy, kto zacznie, żeby przetrwał tych 6 dni, ale nie tylko to, bo jeszcze ważniejsze jest to, jak będziecie z tego wychodzić. I to Wam będę najbardziej tłukła właśnie w czasie tego oczyszczania, bo nie wszyscy się mnie słuchają i ostatnio wiem, że jesienią się nie słuchały mnie pewne osoby i żałowały później, także nie dopuścimy do tego tym razem, mam nadzieję. Więcej o tym programie Wam oczywiście powiem. Na razie to, co Wam chciałam powiedzieć, nie oczyszczajcie się jeszcze.
Wspaniale, jeżeli oczywiście po świętach zaczniecie się teraz więcej ruszać, zaczniecie więcej sportu wprowadzać do swojego życia i jeść zdrowiej, ale zdrowiej to znaczy jeszcze nie oczyszczając się normalnie. Wszystko to, co potrzebuje, czego potrzebuje organizm, ale zdrowo, na przykład wyrzucając już słodycze, starając się na przykład ograniczyć, no nie wiem, napoje takie jak kawa, za dużo kofeiny naprawdę też nie jest dobre dla naszego organizmu i wprowadzać więcej warzyw, mogą to być na razie jeszcze warzywa ciepłe, zupy, wywary, takie fajne rzeczy rozgrzewające i oczyszczające. No a dopiero w marcu, gdy się troszeczkę zrobi cieplej, myślę, że będziemy gotowi i nasz organizm będzie już gotowy do tego, żeby zrobić jakieś fajne oczyszczanie. W zależności oczywiście, gdzie mieszkacie też, ale w Polsce, ja mówię teraz bardziej o klimacie, który jest w Polsce i który jest tutaj. Tutaj w tej chwili naprawdę nie ma warunków i nie powinniśmy zaczynać jeszcze oczyszczania, chyba że ktoś ma takie medyczne wskazania i jest to czymś podyktowane. Ale tak naprawdę z własnej woli to jeszcze się wstrzymajcie, natomiast wprowadźcie więcej treningu i ruszajcie się. No i to już o czym wszystkim, to wszystko, o czym już powiedziałam. Zadawajcie pytania dalej i ja będę odpowiadać co jakiś czas. Mam już pomysł na kolejny filmik, na który się pytaliście i na to będę odpowiadać w kolejnym filmie, jeżeli chodzi o Wasze komentarze, jak wprowadzać dietę, jak zdrowo się odżywiać, gdy rodzina jest jakby przeciwko temu i gdy rodzina nie chce się zdrowo odżywiać i jak ja sobie z tym radzę. I to będzie na pewno taki kolejny filmik pogaduszkowy, pogadankowy na moim kanale. A tymczasem żegnam Was serdecznie, do zobaczenia na kolejnym filmie, trzymajcie się ciepło, cześć, pa, pa.